No właśnie dojeżdżamy na moje tereny, na których znajduję się farmy fotowoltaiczne. Zapraszam na inwestycje. Jesteśmy w województwie śląskim, gmina Wielowieś. 30 lat temu znajdował się tutaj 100-hektarowy sad, którego kierownikiem był mój tata. Jako dzieciak przyjeżdżałem tutaj zrywać jabłka. Dzisiaj, jak widzicie, znajduje się tutaj farma fotowoltaiczna. Farma fotowoltaiczna o mocy do 1 MW jest jedna z czterech budowanych tutaj na pańskim terenie. Niektórzy się obawiają, że taka firma po 30 latach zasiedzi ten teren i przejmie jakby własność tego gruntu. To jest nieprawda. Każda taka współpraca opiera się na podpisanej właśnie wcześniej umowie. Po zakończeniu umowy, czyli po tych 30 latach, firma powinna zdemontować wszystkie panele fotowoltaiczne i przywrócić grunt do pierwotnej formy. To ciężko chyba podkosić pod tym, co? Pod to nie wjeżdżacie, czy? Tutaj traktorem jeździ kosi, a pod stołami koszono, czyli ręcznymi koszykami. W umowie jest zapis, że gdy wskaźnik waloryzacji towarów i usług, czyli tak zwana inflacja, rośnie, no to tak samo wtedy firma też wypłaca wyższą kwotę dzierżawy. Mam umowę podpisaną przez 4 lata, no to inflacja już poszła prawie 40% w górę, więc o tyle też wzrosła wypłata z PSTN. Co jest fajnego w tej umowie, że taka umowa jest dziedziczona i moja rodzina będzie zabezpieczona w przyszłości. Ta umowa była podpisywana 4 lata temu, natomiast w tym roku podpisałem inną umowę na magazyny energii. No jak widać, rozwojowo. Dlaczego wybrałem firmę PST? Dlatego, że od lat zajmuję się kompleksowymi rozwiązaniami fotowoltaicznymi. Projektują, budują farmy fotowoltaiczne i przez lata dbają o ich funkcjonowanie. Mam bardzo dobry kontakt z firmą. Czynsze dzierżawne wypłacają zawsze w wyznaczonym terminie. No i podsumowując, to jest pewny biznes.